najbardziej poszkodowany. Bardziej. Nie zahaczę, nie połamię, tak? Nadepnę. Nie połamię. Tak? Przejdę. Położymy się, tak? Zasłonię swoje. Tak? Jeden. Tak? Znowuż, nic nie dostanie, schowa się. Najważniejsze narządy ciała są schowane. Wiadomo, że gdzieś tutaj można. Tak? Co może napastnik mi zrobić? Może mnie pokopać, tak? Może mnie pokopać, nic więcej. Jak mam mnie zabić, to mnie zabije, tak? Ręki prostej, delikatnie upadając do przedramiona, hop. Jak pani widzą, dłonie, nic więcej, znowu już broda idzie wysoko, jest hop. Jest o tyle prosto, że wystarczy, że przyłożymy tylko dłoń na kark i popchniemy. Czujemy, że nam pulsuje w palcach, zgadza się? I w tym momencie wyprostowała się ta słomka tutaj, nie? Pani widzą, wyprostowała się. Dokonaliśmy tutaj do klatki piersiowej, tak? To wtedy... No dobra, niech będzie tak. Dobrze zrobiony opatrunek, to znaczy miejsce, gdzie jest rana i... Pani powie, że jest nieprzytomna, ale oddycha. Podejdź. No. Więc sprawdzam. Halo, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Zaciskamy rączki, wiązki chowamy, tak, świetnie, bardzo dobrze. Tutaj też, na boczek główki maksymalnie, gdzie się da. Panie dyrektorze, pani będzie wychowawczynią, która przyjmie na tak. Gdzie ona jest? Pana zapytać. Jakich ma pracowników? Jakich masz pracowników? Wychodzimy, wychodzimy! Wychodzimy! Chodź, 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 chodź! Nisko głowy, liczymy! Ja się tak nie bawię. Liczymy, mocno! Nie gadam!